kochane. W dzisiejszym filmie chciałam Wam znowu pokazać lakiery marki P-Nails. To są te lakiery w słodkich, cukiereczkowych, malutkich buteleczkach. Stylizację wrzuciłam Wam już na Instagrama, więc możecie zobaczyć właśnie ten kolor, który mam tutaj w ręce. On najbardziej podoba mi się z tych, które zamówiłam tym razem. Ale wiecie, że kolory nie zawsze w internecie czy tam na zdjęciu wyglądają tak samo jak w rzeczywistości, więc chciałam Wam pokazać je tutaj na filmie, jak one wyglądają i chciałam Wam pokazać, jaką mają pigmentację. Lakiery te kosztują 9,99 i mają 5 ml. Buteleczki są plastikowe, więc są bardzo leciutkie. Jeżeli gdzieś podróżujecie, to są to idealne lakiery, żeby je wziąć ze sobą, bo nie dodają Wam dodatkowego obciążenia te szklane butelki. Jest bardzo duża różnica w wadze między taką szklaną butelką a plastikową. Więc tak, to jest bardzo duży plus. Jeżeli chcecie zobaczyć poprzedni filmik, jaki nagrałam z kolorami P-Nails, to zapraszam Was, czekajcie, tutaj gdzieś podam Wam linka, tutaj podam Wam linka właśnie do tego filmu. No i co? Zaczynamy oglądanie kolorów. Pierwszy kolorek to kolorek 218, jest to taki fiolet z drobinami, ale z takimi bardzo delikatnymi drobinami. Jak widzicie, ma on taką bardzo delikatną pigmentację. W przypadku tego koloru 100% pigmentu uzyskujemy przy trzech warstwach. Na przezroczystym wzorniku, bo oczywiście na paznokciu będzie potrzeba troszkę mniej tych warstw, ze względu na to, że nie jest on przezroczysty. Kolejny kolorek to 223, jest on taki limonkowo-zielono-żółty, coś takiego. Bardzo dziwny kolor, spodobał mi się z tej kolekcji, którą zamówiłam najbardziej. I pokazałam Wam już właśnie na Instagramie stylizację z użyciem tego koloru. Ten kolorek do 100% krycia potrzebuje dwóch warstw. Następny kolor to 228, jest to taka czerwień, ale taka troszkę żarówiasta. I w przypadku tego koloru potrzebne są również tylko dwie warstwy. Kolejny kolor to 234, taki granat. Granatowo-niebieski właściwie, bo nie jest to taki typowy ciemny granat. I on potrzebuje do pełnego krycia dwóch warstw. Ma bardzo taki specyficzny kolor, taki inny, taki jest bardzo głęboki ten niebieski.
ten brokacik mieni się na taki fioletowy, ale ma drobinki również czerwone, jak możecie zauważyć. Mam nadzieję, że to widać na filmie. I jest on właściwie jednowarstwowy. I jest piękny. Kolejny kolor to 250 i myślałam, że on będzie taki typowo pomarańczowy, ale to jest taki chłodny pomarańcz, neonowy, bardzo dziwny i trudny do określenia, ale jest bardzo śliczny. Tutaj mamy bardzo mocną pigmentację, już widać tą pigmentację, jak wyciągamy pędzelek z buteleczki. I ten kolor właściwie jest jednowarstwowy. Ten kolorek jest taki półtransparentny i właśnie pokażę Wam go najpierw na przezroczystym wzorniku, a zaraz pokażę Wam go też na czarnym kolorze, jak on się prezentuje. Teraz pokażę Wam, jak prezentują się wszystkie kolorki na wzorniku. Większość tych kolorów ma, tak jak widzicie, pigmentację dwuwarstwową, ale tak jak mówiłam Wam na początku, najbardziej z tej kolekcji podoba mi się numerek 223, ten taki limonkowo-żółty. Jest on prześliczny. Taki zupełnie, zupełnie inny. Jeszcze takiego chyba nie widziałam w innych firmach. No i to są wszystkie kolory. 7 kolorów zamówiłam tym razem. Jak zamówię następnym razem, też się z Wami podzielę tymi kolorami. I mam nadzieję, że Wam się podobał ten film. Że może Was troszkę podkusiłam, żebyście zerknęły na tą stronę. Może znajdzie się tam coś dla Was. Jakiś kolorek dla Was. Cena jest niska, jak za jakość lakierów. No i kolory są śliczne. Tylko tak jak mówię, czasem one nie są identyczne jak właśnie na stronie internetowej, troszkę inaczej wyglądają, ale zawsze mnie zaskakują tym kolorem, bo nigdy się nie spodziewam takich ładnych i oryginalnych, bo bardzo dużo P-Nails ma kolorów, które rzadko można dostać w innych firmach. Są bardzo takie specyficzne. Inne, po prostu inne. No i chciałam jeszcze Was prosić, że jeżeli macie już lakiery tej firmy, to żebyście wyraziły swoją opinię w komentarzu pod filmem, co o nich myślicie, czy Wam się podobają, czy Wam się sprawdziły. No jeśli tak, to jestem przeszczęśliwa. Jeszcze chciałam Was poprosić o to, że jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie koniecznie lajka. Jeśli widzicie mnie pierwszy raz, nie jesteście subskrybentami mojego kanału, to również do tego zapraszam oraz do obserwowania mnie na Instagramie, ponieważ tam pojawiają się właśnie stylizacje. Przeróżne stylizacje. Tam mogę Was zadowalać zdjęciami częściej i materiałami częściej niż tutaj na YouTubie. Okej, no i do zobaczenia w następnym filmie.